chciałbyś być na niego uważać. Co zmieniać się? Książkę wodną, wiesz? Otworzył pan tutaj swoje stanowisko pracy? Otworzone jest stanowisko pracy. Reaktywujemy zawód, który 50 lat temu był w Warszawie. Chcemy nauczyć Polaków, żeby nosili czyste buty. A przez 50 lat był pan w rezerwach strategicznych i w zasobach Warszawy i teraz pan wraca do pracy. Tak jest. Tak jak pan to ujął. Ale to nie jest zawód wyuczony. Nie, jest zawód wyuczony. Tak? Znaczy, tak. Ale co, nie, szkoły nie trzeba skończyć. Proszę pana, do wszystkiego potrzebna jest szkoła, umiejętności, serce i wiedza w czyszczeniu butów została mi przekazana. Przez kogo? Proszę pana, przez pana Adama Gesslera. Po prostu? Tak. Dzisiaj pierwszy dzień i teraz przez całe wakacje? Nie. Już jesteśmy od jakiegoś czasu. Wcześniej, ponieważ było zimno, byliśmy w środku. Teraz wyszliśmy frontem do klienta na zewnątrz. Czyli krakowskie przedmieście przy hotelu europejskim. Można sobie wyczyścić buty. Oczywiście i nawet należałoby. A mógłby się pan przedstawić? Moje imię, na imię mam Zbyszek. Dziękuję panie Zbyszku za rozmowę. Bardzo proszę.